26 czerwca oficjalnie zakończył się rok szkolny, a zaczęły upragnione wakacje. Ich początek mieszkańcy Grudziądza mieli okazję świętować w niedzielę na Mniszek Arenie. Obiekty klubu sportowego Stal Grudziądz były miejscem festynu połączonego z koncertem Patryka Kumura. Uważamy, że trzeba dla mieszkańców organizować właśnie różnego rodzaju spotkania, imprezy i brać w tym czynny udział, tak żeby tak naprawdę zintegrować tutaj naszych mieszkańców. Inicjatorkami zaproszenia 32-letniego artysty były jego młode fanki z naszego miasta, które z propozycją zorganizowania koncertu same zgłosiły się do klubu. Pomysł nabrał tempa, potem jak przyszły do nas jeszcze nastolatki, które stwierdziły, że warto by było dołączyć do tego fajny koncert, zaproponowały Patryka Kumura. Skontaktowaliśmy się z nim i w zasadzie udało się wszystko sfinalizować. Pan Zenon Różycki jednak był bardzo, że tak powiem, pozytywnie nastawiony, otwarty. Tak. Dlaczego koncert Patryka Kumura? Ponieważ bardzo miły człowiek, w ogóle potrafi śpiewać, tak przede wszystkim jest otwarty na fanów, otwarty na koncerty. Na samym koncercie zjawiło się mnóstwo fanek pochodzącego z Będzina Patryka Kumura. Dla samego piosenkarza to normalny widok, z niektórymi przedstawicielkami swoich fanklubów utrzymuje nawet stały kontakt. No siłą rzeczy znasz już wszystkich tych ludzi, no, tak jak, nie wiem, no, koleżanki czy kolegów z klasy, no nie? Wręcz tak to wygląda. Także nie wiem, czy to jest jakiś tam bliższy kontakt, bo ja się staram jakby nie rozgraniczać, bo ja też wiem, że niektórzy ludzie bardzo by chcieli jeździć, ale nie mogą i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście koncert Patryka Kumura nie był jedyną atrakcją zorganizowaną podczas rozpoczęcia wakacji na Mniszek Arenie. Tego dnia każdy mieszkaniec naszego miasta mógł znaleźć coś dla siebie. Było mnóstwo atrakcji, wiele ciekawych konkurencji, zabawy, degustacje. Nawet udało nam się rozstawić balon i oczywiście wszystkim tutaj uczestnikom, sponsorom, partnerom, którzy pomogli zorganizować całą imprezę, bardzo serdecznie dziękuję. To nie koniec imprez wakacyjnych, jakie będą odbywały się na obiektach klubu Stal. W planach są kolejne wydarzenia, których głównym celem będzie integracja grudziądzan. W wakacje na pewno będą, bo obozy sportowe będą też turnieje, najbliższy turniej piłkarski w wakacje. W związku z tym również będziemy starali się tą część taką kulturalną zorganizować i zabawową dla zupełnie najmłodszych. Z kolei w najbliższą środę zapraszamy na kolejny akcent związany z niedzielną imprezą. Wyemitujemy najnowszy odcinek programu 1 na 1, którego gościem będzie wspomniany już Patryk Kumur.